Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu przysłuchując się pytało ze zdziwieniem, skąd on to ma i co za mądrość, która jest mu dana. I takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. A Jezus mówił im, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Oto słowo Pańskie. Kochani, bez wątpliwości to jest Ewangelia, która mówi o nas, dlatego że dotyczy ludzi, którzy znają Jezusa. Tutaj, jak jesteśmy teraz, znamy Jezusa, kochamy Jezusa, jesteśmy blisko Niego. I takimi też byli mieszkańcy Nazaretu. Nawet mieli poczucie, że znają Go lepiej niż inni, że znamy też sekrety Jezusa, że to jesteśmy tymi, którzy wiedzą więcej niż inni mogliby wiedzieć, ale nie znają serca Jezusa. I tu jest problem. Nie znają Jego myśli. Jest ten etap też u apostołów w pewnym momencie, kiedy Piotr zaczyna upominać Jezusa i słyszy, zejdź mi z oczu, szatanie. Czyli wydaje się, że wiem lepiej nawet niż Jezus. Znam Go, Pana Jezusa, nawet momentami bardziej niż On sam siebie. I podsumowanie tej Ewangelii jest takie, że Jezus jest lekceważony. Że Jego słowo jest lekceważone, a sam Jezus dziwił się ich niedowiarstwu. Czyli na tych, patrząc na tych, którzy Go znają, rozmawiając z tymi, którzy Go znają i słysząc ich reakcje, ich pytania, dziwi się ich niedowiarstwu. Że to do tego prowadzi. I dlaczego to jest o nas, dlaczego to nas dotyczy? Możemy tak być obeznani z Panem Jezusem, że gdy otwierane jest Słowo, to powiemy, ja to Słowo już znam. To już jest 15 czy 150 raz, jak jest otwierane mi Słowo. Więc co się ma wydarzyć? Jest modlitwa wstawiennicza i powiemy, przecież ja się też modlę. Nawet chyba lepiej, bo bardziej namaszczenie niż ta osoba teraz, jak słyszę. Jest modlitwa za mnie, to no przecież to już jest 200. modlitwa za mnie. Modlitwa wstawiennicza. Co ma się wydarzyć? Jest śpiew. I no co ma się wydarzyć przez ten śpiew? Nawet nie chce mi się wstać. Nawet tak do tego może dojść. Bo przecież co ma się wydarzyć? I to jest ta postawa, którą widzi Pan Jezus i jest zadziwiony. Może być pełen podziwu, tylko nie chodzi o podziwianie czegoś dobrego. Zadziwiony, jak to jest możliwe? Że oni tyle wiedzą, tak mnie znają, ta bliskość sprawia, że nie słucham, że mam ciągłe pytania w głowie i nie przyjmuję tego, co się dzieje, co Bóg daje. To jest tak, jak mówiłby ojciec Zygmunt, jutro ojciec Zygmunt będzie mówił kazanie nam przy Szarbelowej i siedząc razem z nim przy ołtarzu powiedziałbym, ja go znam dobrze i wiem, ile je, albo kiedy nie je. Albo i sobie coś podczas kazania mówił, przecież to nie może być do mnie. Albo nawet jak może być, to zatrzymałbym się na poziomie, fajnie mówi, ciekawe gdzie wyczytał. W ten sposób.
Czyli wszystko, co Pan Jezus chce dać, chce przekazać, zamieniam na coś pustego. Na coś, co nie ma żadnej wartości. Bo zwrócę uwagę, że chyba ambonka zakurzona, bo coś niewygodnie, a może dzisiaj trochę za ciepło czy za zimno. Na coś zwrócę uwagę, że czemu się Pan Jezus tak śmieje, jak to mówi? Albo czemu taki smutny? I to są rzeczy, na które mieszkańcy Nazaretu tak zwracali uwagę, że Jezus nie mógł nic zrobić. To jest coś, co Ewangelia pokazuje, że to, ile Bóg działa w nas, nie tylko zależy od Boga, ale zależy również od nas. Czasem tak powierzamy Bogu sprawę, że to wszystko jest w Twoim ręku i ja mogę być bierny. Nie mogę być bierny. Wszystko jest w ręku Boga, ale bierny nie mam być. Dlatego, że jest w ręku Boga, to On się chce mną posługiwać i potrzebuje mojej wiary, aby był cud. To nie jest tak, że cuda dzieją się tylko przez obecność Pana Jezusa, że wystawimy Najświętszy Sakrament i dzieją się cuda. Nie. Bo Pan Jezus wchodzi do Nazaretu i nie może nic zrobić. Więc Ewangelia nie pokazuje czegoś takiego, że msza święta jest obecność Pana Jezusa, wszystko załatwia. Nie, nie załatwia. Jeszcze jest moje serce na tej mszy świętej, jeszcze jest nasze reagowanie na siebie, to czy budzimy wiarę w sobie, czy jej nie budzimy, a być może wydaje nam się, że budzimy wiarę, ale tak naprawdę nie. Bo możemy budzić wiarę taką ogólną, ale nie wiarę w cud. W to, że Jezus może nas teraz uzdrowić. Może przychodzimy na mszę świętą do Jezusa z takim poczuciem, no uzdrowić to może nie, ale mnie uspokoi. I takie mamy oczekiwanie. Będzie mi dobrze przy Jezusie, nie oczekuję, że się coś wydarzy, jakiś cud. To jest nasza postawa, która sprawia, Bóg niewiele może zdziałać. Tak mówi Ewangelia. Chciał coś zrobić, ale nie mógł. I to mogą być nasze wspólnoty, nasza rodzina, to może być moje serce. Człowieka, który jest blisko z Boga i zna Boga lepiej niż ci, z którymi pracuję. Lepiej niż ci, z którymi mieszkam na tej samej ulicy. Znam lepiej. A jednocześnie tam jakiś cud się dzieje, a w Nazarecie nie. W moim sercu już nie. Może warto, żebyśmy tak zapytali się, kiedy ostatnio doświadczyłem cudu. Kiedy ostatnio doświadczyłem czegoś wielkiego, normalnego może, ale wielkiego we mnie, jakiejś przemiany. Bo może być tak, że Jezus wraca do mojego serca, do mojego Nazaretu, do mojej zwykłości i tam mam takie pytania do Boga, w taki sposób podchodzę: Panie, skoro tam to uczyniłeś, to czemu u mnie nie uzdrowiłeś? Czemu mój tata zmarł? Czemu mój brat? I tak dalej. Czemu ta osoba odeszła ze wspólnoty, nad którą się modliłem? A tam słyszę jakieś... I tymi pytaniami, które mają w Nazarecie, możemy w wierze zupełnie gasnąć. Zupełnie. Będąc blisko Boga, mówiąc Mu amen, karmiąc się Nim, spowiadając się i w takim poczuciu nawet, to ja jestem jedynym w rodzinie, który jest tak blisko. A jednocześnie tak blisko i z niewiarą. To jest dzisiejsza Ewangelia. Ona mówi o nas. O nas kapłanach, o mnie, o nas ze wspólnot zaangażowanych. Byśmy obudzili wiarę, aby nam się na nowo zachciało, żebyśmy na nowo patrzyli na Jezusa, budząc świadomie wiarę w mocy Ducha Świętego. Panie, obudź mnie do nowego, bo Ty przychodzisz do Nazaretu, gdzie byłeś 30 lat, a ja jestem 30 lat już w odnowie, 25, 20. Przychodzisz do tego, a jestem już tyle lat kapłanem. Przychodzisz i co? I nic nie możesz zrobić. To może być o nas. Zachęcam, żebyśmy wzięli na serio te słowa Pana Jezusa, jeżeli się nad nami dziwi, że w nas nie może uczynić czegoś. Panie Jezu, budź naszą wiarę.
Posyłaj nam Ducha Świętego, ażebyśmy umieli Go przyjąć i budź naszą wiarę. Nie, że mamy Ducha Świętego, ażebyśmy umieli Go przyjąć. Amen.